Whisper, Whisper. Poznajesz mnie? Jestem Whisper i rozumiem cię. Whisper, Whisper. Co zrobisz dziś? Jestem Whisper, pomogę znów ci. Oczy zmruż, bo Whisper przychodzi już. Whisper, Whisper. Whisper, Whisper. Whisper, silny jak koń. No dawaj! Przecież to nie działa. Ralfik? Ralf! Tato? Tato! O! Jestem Whisper. Rozumiem, co mówisz. Jestem doprawdy zakłopotany. Ja... Cóż, nie mam siły. Nie mogę ciągnąć. Poważna sprawa. Myślę, że mogę pomóc. Zamknij oczy. Oczy zmruż. Whisper z pomocą przychodzi znów. Powiedz dokładnie, o co chodzi. Chodzi o bobry w górze rzeki. Och, choć naprawdę się staram, nie mogę pociągnąć tych pni. Hej, Herbert! Pośpiesz się! Potrzebujemy drzewa! Och, kiedyś byłem taki silny, mogłem pchać, co chciałem, a teraz nie mogę. Dalej, Herbert! Tak, ruszaj się! Spójrz, powiązały te pnie, żebym mógł je przeciągnąć do ich tamy. Ale jejku, nie mam siły. Patrz! Ciągnij, Herbert, ciągnij! Och, och, dalej! Widzisz? Całkiem nie mam siły. Nie mogę ich pociągnąć. Och, nie jestem już taki jak kiedyś. A umiesz się wspinać po drzewach? Wspinać? Z tymi niezdarnymi kopytami? Jak to? Żeby ci pomóc, ktoś musi wspiąć się na drzewo. Dla mnie jest za wysokie, ale... Zamknij oczy. Dan, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Dan, czy mnie słyszysz? Whisper, ja cię słyszę. Wołałaś? Tak, właśnie. Herbert, poznaj Dana. Dan, to jest Herbert. Miło mi pozna, ojcz, wybacz. Żuję bambus, tak jak wszystkie pandy. Dan, dasz radę się tam wspiąć? Oczywiście, że dam. Uwielbiam drzewa. Popilnuj mi tego. I bardzo proszę, nie podjadaj. Nie martw się, Dan, nie przepadam za bambusem. Dan, widzisz tę lianę? No, o tak. Myślę, że bobry zaplątały ją, gdy przygotowywały te pnie. Rozplączesz to? Ja... chyba tak. Och... och... prawie... już... i... no... o-o... och! Ojejku, Dan! Jesteś cały? Pewnie, że tak. Jestem cały i mokry jak mors. To twoje, prawda? Spróbuj pociągnąć teraz, Herbercie. Dobrze, mogę spróbować. Ciągnij, Herbert, ciągnij! Hej! Odzyskałem siłę! Hej!
O, Whisper, panie Dan, dziękuję wam bardzo, ale jak to zrobiliście? Odpowiedź na twoje problemy cały czas leżała przed tobą. Bobry zostawiły lianę zaplątaną w drzewo i gdy próbowałeś ciągnąć... Nawet ja nie jestem tak silny, by pociągnąć drzewo. To do pracy. Transport drewna już w drodze. Hej, suchko, nieźle, Herbert! Przepraszam, mogę odzyskać bambus? Oczywiście, Dan, masz. A teraz... Oczy zmruż, Whisper z pomocą przyszła już. Pamiętaj, Whisper, czasem rozwiązania leżą tuż przed tobą. Dzięki, Dan. Zepsute, spójrz. To na pewno prosta sprawa. Tak, Whisper? Tato, spójrz. Dzięki, Whisper. To proste. Wetknę wtyczkę tutaj. Czasami najprostsze rozwiązania leżą tuż przed tobą, Ralfik. Ralf. Whisper, whisper. Oczy zmruż, Whisper, whisper. Whisper,